Indeed. Right. There's been. We think that this transition time is important also for our interests, because we signed with the current administration an agreement on missile defense. And obviously we want to know where the wind is blowing on that. I don't know. If the idea is to find a clever way to undermine NATO and get the Americans out of Europe, then we are against it. Right. There's been some suggestion. Well, the working assumption is, as you know, that on the whole, countries with US troops on them don't get invaded. Przyjechałem po to, aby tak, zmierzyć temperaturę intelektualną w tym okresie przejściowym. Za kilka tygodni będziemy mieli nową administrację z Partii Demokratycznej, a więc myślę, że to jest dobry czas na spotkanie się z liderami Partii Demokratycznej w Kongresie i także wśród ludzi, którzy być może obejmą ważne stanowiska w tej administracji. Temu służą rozmowy w kilku ważnych think tankach, w Izbie Reprezentantów, w Senacie. No, będę miał też spotkanie z ustępującą sekretarz stanu. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Jeśli chodzi o decyzję nowej administracji, to my rozumiemy, że to jest czas, gdy trzeba zdecydować o najważniejszych nominacjach. To jeszcze nie jest ten moment, w którym można spodziewać się decyzji. Rozmawiałem dwukrotnie z panem prezydentem elektem w czasie kampanii wyborczej. Myślę, że on w tej chwili kompletuje swoją ekipę. Gdy się skompletuje, gdy zostanie zaprzysiężony, gdy poweźmie wszystkie kluczowe informacje w tej sprawie, wtedy w sposób dojrzały i będzie mógł podjąć decyzję i na ten czas czekamy. To jest program amerykański, rozłożony na wiele lat, w którym niepotrzebne nam są jakieś decyzje na chybcika. Nadal negocjujemy, nadal to są ważne kwestie, są nierozstrzygnięte, więc myślę, że bardzo dobrze się składa, że my być może będziemy mniej więcej gotowi do rozpoczęcia projektu ratyfikacji na początku roku. Być może akurat wtedy nowa administracja powie nam, czy w ogóle sobie tego życzy. I'm good.